naszego doświadczenia jest wykrywanie, jak różne czynniki wpływają na białko. W tej próbce mamy białko i teraz będziemy nalewać wrzącej wody. W próbówce z powodu gorącej wody białko tak aby leciutko się zaczyna ścinać. To możecie dodać troszkę więcej wody. Dołączasz próbówkę. Tutaj u góry widać jak białko ścięte pływa. A pokaż na tej bluzie, bo ona jest ciemna, a może będzie to lepiej. Do drugiej próbówki wlejemy kwas solny. Nie kwas. Nie kwas solny. Czego? Soli. Co dodaje siarczan miedzi. Też widać, że białko się ścina. Trzecia klasa pomoże troszeczkę. Jak się nazywa ten proces ścinania białka? Denaturacja białka. Który z tych procesów dzieciacy jest odwracany? Solo. Tak? Czyli jeżeli dodamy wody do tej probówki, gdzie była sól kuchenna, białko się odpuści.